Słuchaj, podobno najbardziej niewdzięczna pozycja w drużynie to jest drugi bramkarz. Ty teraz jesteś drugim, trzecim, czy może pierwszym bramkarzem, bo to również się mówiło. Oj, no to na to pytanie bardzo ciężko mi odpowiedzieć, no bo tak naprawdę jeszcze decyzja nie zapadła do tego, kto będzie tam. Wiadomo, że już pewna tam hierarchia się wytworzyła, już pewne tam informacje mnie dochodzą. Czy zostanę, czy odejdę, no ale jeszcze czekamy do końca zgrupowania, jak to będzie wszystko wyglądać. Wątpliwości co do tego na pewno nie było w Stali Mielec. Najlepszy bramkarz pierwszej ligi, 18 lat. Trudno jest nie odlecieć w takich momentach? No, jak się zaczyna choć troszeczkę odlatywać, no to starsi zawodnicy, że tak powiem, w żargonie piłkarskim dostaje się takiego gonga od razu, że schodzę od razu na ziemię. Także no, jak do tej pory mało takich gongów dostałem, z tego się bardzo cieszę, to znaczy, że nie odlatuję. Pamiętasz jakieś szczególne gongi? Bo sam się przyznałem, że no parę i dostałeś. No wiadomo, że jak trafiłem tutaj do jedynki, no to na początku wiadomo, że tam próbowałem sobie wyznaczyć taką linię, nie? I jak przekraczałem tą linię do starszych zawodników, no to już zaraz dostałem właśnie takiego gonga, no. Na przykład od Arka Malarza, ale to z biegiem czasu to się zmieniło w takie żarty. Czyli Arek to nie jest nie tylko kolega z drużyny, ale też taki opiekun, który trzyma młodego twardą ręką. Tak, tak, oczywiście. To można powiedzieć, że taki ojciec jest, że mogę się mu zwierzyć ze wszystkiego. On mi zawsze pomoże i służy pomocną ręką. I to jest Legia Warszawa, więc nic dziwnego, że ta hierarchia jest zdecydowanie inna. Jak to wyglądało w Stali Mielec? Tam też były gongi, czy tam rzeczywiście Radek Majecki to była gwiazda? Nie, Radek Majecki został Radkiem Majeckim i tyle. No, byłem sobą cały czas, jakoś się tam nie wywyższałem, no bo nie mam czym się wywyższać tak naprawdę. To nic, że przyszedłem z Legii Warszawa do Stali Mielec, ale miałem pewne rzeczy do udowodnienia. No i myślę, że jak na razie do tej pory wszystko idzie dobrą drogą, czyli spełniam swoje zadania. No tak skromnie, że nie ma się czym wywyższać, no ale mimo wszystko, tak jak Ci powiedziałem, 18 lat i zostałeś wybrany najlepszym bramkarzem. Parę interwencji naprawdę było spektakularnych. Tak, ale idąc do Stali Mielec, no wiedziałem, że jak nie będę najlepszy, to Legia nie zwróci na mnie uwagi tak naprawdę i będę się tułał po tych wypożyczeniach cały czas. No a teraz zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie po obozie, czy w związku ze mną, czy odejdę, czy zostanę. No, tego na razie nie jestem w stanie powiedzieć. Tak ciągniemy ten temat pierwszej ligi. To naprawdę jest z tym stylem życia, że pierwsza liga to jest styl życia, jak mówił Marcin Krzywicki? No pierwsza liga jest bardzo specyficzną ligą, no bardzo nieobliczalną. Tu naprawdę można powiedzieć, że nie ma takich słabszych drużyn, że pierwsza z ostatnią może przegrać, może wygrać i dla nikogo to nie będzie takie zdziwienie tak naprawdę. No ale w Ekstraklasie to też podobnie wygląda, bo faworyci niejednokrotnie przegrywają. Ale w pierwszej lidze to już jest w ogóle z miazga, jeśli chodzi o takie spotkania. Naprawdę jeszcze w pewnym momencie tak naprawdę między pierwszym a 17 tam zespołem po kilku tam kolejkach było 3 punkty różnicy, także no ta liga jest naprawdę wyrównana. No ty w tej lidze byłeś w czubie. Stal Mielec nieźle zakończyła swoją rundę. To był sukces, niedosyt, czy to może było zrobienie czegoś ponad plan, niedokończenie tego planu? Jak to u Was wyglądało? No plan sobie na początku sezonu wyznaczyliśmy taki, że chcemy awansować do Ekstraklasy. No w poprzednim sezonie wiadomo jak to wyglądało, że skończyliśmy na 10 miejscu bodajże. No teraz mamy 5 miejsce, mamy mało punktów do tego pierwszego czy drugiego miejsca, tego bonusowego, że możemy awansować do Ekstraklasy. No walczymy oczywiście cały czas o te miejsca dwa. Wiesz, że jak przeglądałem fora Stali Mielec, to tam kibice pisali: Majecki, super chłopak, rewelacyjny bramkarz, tylko cholera, szkoda, że z Legii. No co ja mogę poradzić na to? No. No. No ja nie żałuję. No my też nie żałujemy. No mamy nadzieję, że parę zostałeś, jak powiedział, że masz być wiodącą postacią. Jeśli nie w tym, to już na pewno w następnym sezonie. Ciężko mi o takich rzeczach naprawdę mówić, bo nie wiem, co się stanie po tym obozie, a tym bardziej nie wiem, co ze mną będzie za pół roku. No wiesz, jak prawie zaraz po urodzinach prezes Legii Warszawa największego klubu mówi ci, że no, jesteś ważną postacią, no to jest chyba mega kop taki do naszej pracy. Tak, ale za słowami muszą tak samo iść czyny, także poczekajmy. No ale z tymi urodzinami, bo o nich wspomniałem, też chyba jakichś fajerwerków nie było z tego, co słyszałem. No nie było oczywiście, no byłem wtedy dość taki przeziębiony.
leżałem cały dzień w łóżku, jeszcze na następny dzień graliśmy mecz pamiętny z Ruchem Chorzów, na szczęście wygrany, to był bardzo ważny mecz dla nas, ale urodziny, no jak urodziny, no ważne, że już jestem pełnoletni, już odpowiadam za siebie, także to od tych urodzin już wszystko tak spoczywa na moich barkach. Jaka była twoja pierwsza decyzja jako pełnoprawnego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej? Teraz jak tak sięgam pamięcią, to pierwsza rzecz. To jeszcze przed 18 urodzinami, czyli podpisanie kontraktu z Legią pierwszego. No ten kontrakt z Legią to chyba taki całkiem dobry prezent i na urodziny, i na święta. Oczywiście, ten kontrakt przedłużony, no to wiadomo, że jeszcze przed świętami to najlepszy prezent. Dla młodego piłkarza sporo jest wyrzeczeń, tak na początku kariery. Masz pewne elementy, że żałujesz, że inni się bawią, a ty musisz zasuwać? Nie, dlaczego? No wiesz, pytam dlatego, że momentami jest tak, że rzeczywiście macie ciężki żywot. Sam mówiłeś o tym, że czasem musiałeś jeździć, zasuwać rowerami gdzieś tam, żeby pisać się z Legii na maila. Okej, ale to jest normalne. Wiadomo, że największe talenty tam rodzą się w bólach, że zawsze mają tam na początku podgórkę, ale osiągają ten szczyt i mają wszystko, czego później zapragną. No, tak naprawdę. Młodszy piłkarz ma swoje zadania, musi je realizować, a starsi mają inne zadania i tak samo muszą się opiekować młodymi, więc każdy ma swoje jakieś tam przypisane. O nauce nie zapominasz, bo wiem, że angielski, hiszpański to jest ta podwalina pod Real Madryt? Uczę się tych dwóch języków, bo bardzo lubię. No, szczególnie lubię język hiszpański. Angielskiego trochę więcej ogarniam, ale mam nadzieję, że mi się to przyda w życiu. Ja ci tego życzę, żeby ci się przydało w Madrycie. Dzięki bardzo. Dzięki.